wektory. Ten temat jest bardzo szeroki i bardzo szeroko wykorzystywany w fizyce. Jest nawet takie twierdzenie, że cały rachunek wektorowy to powstał z myślą o fizyce. Przypomnijmy sobie, jakie to wielkości fizyczne należą do wektorów i mają taką reprezentację. Wszystkie wielkości kinematyczne, wielkości dynamiczne, o których wspominałam ostatnio. Powiedzieliśmy sobie również, że wektory to są elementy zbioru, dla którego zdefiniowano dwie operacje. Wewnętrzną dodawanie i zewnętrzną mnożenie przez liczbę. Przypomnijmy sobie, że ta pierwsza jest reprezentowana przez geometrycznie, jeżeli wektor jest reprezentowany przez element zorientowany, czyli geometrycznie, to suma dwóch wektorów to jest albo przekąt na równoległoboku, albo też wektor łączący koniec wektora przesuniętego wektora B, przesuniętego do wektora A, do którego go dodajemy, i koniec wektora B połączony z początkiem wektora A. Operacja zewnętrzna, to jest mnożenie przez liczbę, czyli przez skalar, która tylko zmienia wartość wektora, czyli jego długość, a nie zmienia kierunku. To samo algebraicznie pokazywaliśmy sobie ostatnio. Suma tych dwóch wektorów to jest suma elementów w kolumnach tych macierzy i po pomnożeniu przez liczbę to każda z tych wielkości, które występują w wierszu, jest mnożona oddzielnie przez alfa. Ale powiedzieliśmy sobie również, że aby mówić o wektorach, to musi być spełnione aż 8 warunków i dzisiaj o tych warunkach chcę Państwu opowiedzieć. Jakie to są warunki? Pierwszy warunek pokażemy sobie, korzystając z reprezentacji jedynie geometrycznej. Jest to prawo łączności dodawania. Proszę popatrzeć, mamy trzy wektory A, B, C, które należą do zbioru wektorów. A, B, C reprezentowane przez właśnie te geometryczne strzałki. No i teraz na czym polega prawo łączności dodawania? Mówi o tym, że jeśli najpierw do wektora B dodamy C i wynik dodamy do A, to otrzymamy ten sam rezultat, jeśli najpierw do A dodamy B, a następnie dopiero dodamy C. Proszę teraz śledzić animację na ekranie. Postępujemy najpierw zgodnie z tym, co po lewej stronie. A więc do B dodajemy C, otrzymujemy wektor B plus C. Następnie do tak otrzymanego wektora dodajemy wektor A i otrzymujemy wektor A dodać B plus C. A teraz będziemy postępować zgodnie z tym, co mamy po prawej stronie. Czyli najpierw do wektora A dodajemy wektor B, otrzymujemy wektor A plus B i do tak otrzymanego wektora dodajemy wektor C. Otrzymujemy wektor, który jak widać dokładnie pokrywa się z wektorem, który otrzymaliśmy w kolejności poprzedniej. To jest prawo łączności dodawania. Kolejne prawo mówi, że w zbiorze wektorów musi istnieć element zerowy. A więc jest to taki element, że jeśli ten element zerowy dodamy do elementu, który należy do zbioru wektorów, to otrzymamy taki sam wektor. A więc geometrycznie możemy to sobie wyobrazić następująco. Do wektora A dodajemy wektor, który jest wektorem zerowym. Otrzymujemy wektor, który jest dokładnie taki sam jak wektor wyjściowy. I algebraicznie to samo można pokazać. Do wektora A dodajemy wektor zerowy, czyli otrzymujemy wektor, który ma kolumny takie same jak poprzednio, a więc otrzymujemy wektor wyjściowy. Następny warunek, który musi być spełniony, to taki, że istnieje element odwrotny. Element odwrotny spełnia taką rolę, że jeśli do tego wektora A dodamy, do jakiegokolwiek wektora A dodamy wektor, który jest elementem odwrotnym, czyli wektorem ze znakiem minus, to suma tych dwóch wektorów będzie równa 0. Czyli geometrycznie to oznacza, że jeśli dodamy do wektora A wektor minus A, to znaczy rysujemy wektor, który jest obrócony o 180 stopni względem tego pierwszego wektora, to jest wektor minus A. I jak dodamy te dwa wektory, to oczywiście wynik dodawania to będzie wektor zerowy.
To samo możemy pokazać również algebraicznie oczywiście. Dodajemy dwa wektory, dodajemy elementy poszczególne w kolumnach i otrzymujemy wynik taki, że A1 minus A1 to jest 0, A2 minus A2 0 i A3 minus A3 0, a więc otrzymujemy wektor zerowy. Następnym warunkiem jest prawo przemienności dodawania. To pokażemy sobie tylko w reprezentacji geometrycznej, a więc mamy dwa wektory A i B i to prawo mówi, że nieważne jest w jakiej kolejności będziemy dodawać do siebie te dwa wektory. Możemy najpierw do A dodać B albo do B dodać A i wynik nie będzie zależał od tego, w jakiej kolejności przeprowadzimy tę operację. Czyli dodajmy do A wektor B. Możemy to zrobić w ten sposób, że przesuniemy wektor B do miejsca, w którym jest wektor A i połączymy koniec wektora B z początkiem wektora A. To jest suma A plus B. Jeśli będziemy chcieli zrobić sumę B plus A, to wtedy musimy postąpić odwrotnie, czyli do wektora B dodajemy wektor A przesunięty do góry, równolegle do A, no i łączymy koniec A z początkiem B. Otrzymujemy wektor B plus A. Jak widać, jest to dokładnie to samo, ten sam wektor, który otrzymaliśmy poprzednio. To jest prawo przemienności dodawania. Następne prawo to prawo łączności mnożenia. To prawo pokażemy sobie na dwa sposoby, a więc pokażemy, jak to pracuje wtedy, kiedy mamy reprezentację geometryczną i algebraiczną. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy dwa skalary, alfa i beta oraz wektor, który należy do tego zbioru wektorów. I możemy pokazać, że alfa razy beta razy a, czyli jeśli mnożymy liczbę beta przez wektor a, otrzymujemy wektor, który po pomnożeniu przez liczbę alfa jest równy wektorowi a pomnożonemu przez iloczyn alfa razy beta. A więc mamy wektor, mamy wektor a, mnożymy go najpierw przez, mnożymy a poprzez beta, otrzymujemy wektor beta razy a i tak otrzymany wektor będziemy mnożyć przez liczbę alfa. Otrzymujemy alfa razy beta razy a. To jest taki wektor. I teraz najpierw pomnożymy alfa przez beta i mnożymy przez a. Otrzymujemy wektor, który ma tę samą długość. W tej reprezentacji ten wynik nie jest przekonywujący, a więc pokażmy, jak to wygląda w reprezentacji algebraicznej. Tam to jest łatwiej zauważyć. Mamy wektor a, mnożymy go przez liczbę beta, a więc w każdej kolumnie pojawi się mnożnik beta a. Beta, czyli otrzymujemy alfa razy beta a1, beta a2, beta a3. I teraz znowu to alfa musimy włączyć pod nawiasy we wszystkich kolumnach. Czyli otrzymamy alfa, beta A1, alfa, beta A2 i tak dalej. I tu mamy już zwykłe liczby, czyli możemy to alfa wciągnąć przed każdy element wektora i możemy wyciągnąć przed cały wiersz. I otrzymamy w ten sposób prawą stronę równania. A więc to prawo łączności mnożenia jest spełnione. Dalej istnieje element jednostkowy. Jednostkowy element to jest taki element, który pomnożony przez wektor daje ten sam wektor. Jak to wygląda w reprezentacji geometrycznej? Mamy wektor a, mnożymy przez liczbę 1 i otrzymujemy wektor, który jest tym samym wektorem. Algebraicznie jest to jeszcze łatwiej pokazać. Mnożymy jedynkę przez wektor a, każdą kolumnę musimy pomnożyć przez 1, otrzymujemy 1a1, 1a2, 1a3 i wektor o składowych takich samych jak wektor wyjściowy. A więc widzimy, że to prawo jest spełnione, jeśli mamy do czynienia z wektorami właśnie w taki sposób. Dalej, to jest prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania. Co to prawo mówi? Że jeśli mamy dwa wektory i dodamy do siebie, pomnożymy przez liczbę, to suma tych dwóch wektorów pomnożona przez liczbę jest równoważna pomnożeniu każdego wektora z osobna poprzez tę liczbę. A więc jest to prawo, które bardzo dobrze znamy z algebry dla zwykłych liczb, bo tam również to prawo obowiązuje.
Zobaczmy, jak to wygląda w reprezentacji geometrycznej. Do A dodajemy B. Otrzymujemy wektor zaznaczony na zielono. I ten wektor mnożymy przez jakąś liczbę alfa. Otrzymujemy wektor alfa razy A plus B. A teraz najpierw wektor A pomnożymy przez alfa. Otrzymujemy wynik alfa razy A. Następnie B pomnożymy przez alfa. Otrzymujemy alfa razy B i dodajemy do siebie te dwa wektory. I otrzymujemy taki sam wektor jak poprzednio. I analogicznie możemy to samo pokazać algebraicznie. A więc mamy sumę dwóch wektorów A plus B w reprezentacji algebraicznej i będziemy mnożyć przez alfa. Czyli pomnożymy sobie alfa przez sumę tych dwóch wektorów. Suma to suma elementów w kolumnach A1, B1, A2, B2 i A3, B3. I mnożymy to przez alfa. Otrzymujemy alfa razy A1 plus B1, alfa razy A2 plus B2 i tak dalej. I tam już mamy liczby, czyli możemy z tymi liczbami robić w ramach jednej kolumny wszystko, co nam się żywnie podoba, co jest zgodne z regułami dla liczb. Czyli możemy pomnożyć alfa przez A1 plus B1 i możemy teraz pogrupować ten wektor, czy przedstawić w postaci sumy dwóch wektorów. Alfa A1, alfa A2, alfa A3 plus alfa B1, alfa B2, alfa B3. Wyciągając alfa otrzymujemy prawą stronę równania, które jest na górze. Kolejne prawo to jest prawo rozdzielności dodawania względem mnożenia. Teraz mamy dwie liczby, dodajemy do siebie i mnożymy przez wektor. I jest to równoważne sytuacji, że najpierw mnożymy pierwszą liczbę przez wektor i dodajemy drugą liczbę pomnożoną przez wektor. I znowu geometrycznie. Tym razem pomnożyliśmy alfa przez a, czyli to jest prawa strona równania. Pomnożymy teraz beta przez a. To jest wektor zaznaczony na pomarańczowo. I dodamy do siebie zgodnie z tym, co jest pokazane po prawej stronie równania. Otrzymaliśmy wektor alfa a plus beta a. A teraz lewa strona równania. Dodamy do siebie najpierw alfa i beta i mnożymy przez a. Otrzymujemy wektor o takiej samej długości. To samo algebraicznie. Mamy sumę dwóch liczb, alfa plus beta, mnożymy przez wektor A1, A2, A3. Najpierw alfa pomnożymy przez ten wektor, potem beta pomnożymy i dodamy do siebie. A więc alfa plus beta razy A1, razy A2 i razy A3 odpowiednio, wpisując te nawiasy w poszczególne kolumny. Wymnażamy i grupujemy inaczej, tak żeby otrzymać to, co ma być po prawej stronie równania. Otrzymujemy prawą stronę równania. Wymieniliśmy wszystkie 8 warunków, które musi być spełnione, aby wielkość wektorowa była wektorem. I tylko każda wielkość wektorowa musi spełniać te 8 warunków. I ona może być reprezentowana tylko i wyłącznie przez wektor, nigdy przez skalar. Dziękuję bardzo za uwagę. Thank you.